Do domów w Luszowicach w te święta zapukają prawdziwi kolędnicy. Przylecieli tarzyści anieli, wszyscy bieli, złote piórka mieli. Kolędnicy z gwiazdą to dziecięca grupa kolędnicza, która powstała w 1999 roku z inicjatywy Jana Rysia, pracownika MOKSiR. Swoim pomysłem zaraził najpierw panie z koła gospodyń wiejskich, a potem nauczycielki z luszowickiej szkoły. Początkowo grupą opiekowała się Urszula Niemczyk, a potem przejęła to Urszula Palka, która notabene prowadzi kolędników do dziś. Najpierw można ich było oglądać głównie na przeglądach, gdzie z czasem zaczęli odnosić sukcesy. Wtedy też młodzi ludzie chętniej przyłączali się do grupy, przyznaje Urszula Palka. Dziś kolędnicy z gwiazdą także kolędują we wsi. W te święta zapowiadają, że odwiedzą wiele domostw. Dwa święta, nowy rok już sobie zostawiamy, odpuszczamy, bo próbowaliśmy raz, ale ludzie raczej po Sylwestrze zmęczeni, myślę, i raczej mało otwierali dzieciom drzwi, więc zrezygnowaliśmy. Ale pierwszy, drugi dzień chodzą i angażują się rodzice, pomagają. I chętnie przychodzą, z tymi dziećmi chodzą po wsi, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Kolędnicy z gwiazdą wykonują oryginalne pieśni związane z kolędowaniem w Małopolsce Zachodniej. Zostały spisane i są teraz przekazywane kolejnym pokoleniom. Kolędy, które chłopcy śpiewają, są zbiorem pani Ireny Pietrzyk. Pani Irena Pietrzyk spisała te dawne pastorałki i kolędy i nauczyła mnie melodii, przychodziła nawet na próby. I później ćwiczyliśmy już zgodnie z melodią, którą i słowami, które się nauczyliśmy. Początkowo mieszkańcy Luszowic z pewną ostrożnością podchodzili do tego kolędowania. Teraz ponoć coraz chętniej przyjmują kolędników z gwiazdą. Chodzą po kolędzie różne grupki, bo poprzebierane i diabły, i anioły. Ale ta nasza grupa coraz bardziej jest taka znana w środowisku i nawet na przeglądy tutaj Herody, które się odbywają w Szanowie, przyjeżdża coraz więcej ludzi z Luszowic, żeby nas oglądać i podziwiać na sali w MOKSiRze. W tym roku na przeglądzie grup kolędniczych Herody w Szanowie kolędnicy z gwiazdą także się zaprezentują. Przegląd odbędzie się już 6 stycznia na sali teatralnej MOKSiR.